Mariusz Maksymiuk, Radio Biper w Terespolu, Miejski Ośrodek Kultury. Ze mną Łukasz Pogorzelski, jest też pani Ania, dyrektor MOK-u. Słuchajcie, po raz kolejny zaoferowaliście mieszkańcom Terespolu i okolic spotkanie z kulturą przez duże K. Kto tym razem odwiedził Terespol? Tak, to jest po raz drugi. Rok temu mieliśmy trzy spojrzenia na kulturę w lipcu. Dzisiaj mamy w kwietniu. Gościmy dzisiaj w Terespolu Macieja Szupiluka, jest to poeta, Tomasza Rogalskiego, jest to muzyk, saksofonista, oraz panią Małgorzatę Piekarską, która jest fotografką i prowadzi fotoklub Bielski. Doszedł jeszcze właśnie Grzegorz Szupiluk, tak, doszedł, który też jest poetą, lingwistą. Jest zapotrzebowanie tego typu spotkania? Mamy nadzieję, że tak, dlatego robimy to. Muzyka, poezja i fotografia. Wszystko to można robić w Terespolu. Zgadza się, można to robić wszędzie. Rok temu mieliśmy malarkę, dzisiaj mamy fotografkę, więc cieszymy się, że do nas też przyjeżdżają artyści, prawdziwi artyści, lokalni, bialscy. Klasy gdzieś tam w życiu, to jedno łączy stwierdzenie w wypowiedziach tych muzyków, co dotyczy tego, że skupić się na jednym instrumencie najbardziej, stąd też, no głównie saksofon, drodzy Państwo, jeden z dwóch instrumentów na świecie, które imitują ludzki głos, drugim instrumentem są skrzypce, także ma coś w sobie, czego nie mają inne instrumenty, oczywiście, natomiast nie jest to łatwa sztuka, no ja powiem tak, żyję z dmuchaniem i dmuchają, żeby żyć, także to jest taka artystycznie bardzo fajna sprawa. Też tak można to porównać. Jasne. Grzegorz jest lingwistą, zna cztery języki obce, tak? I wydał chyba około 13 tomików poezji. Także jest to ogromny dorobek, chyba jeden z większych w naszym regionie, prawda? Cieszymy się, że jesteś z nami. Małgorzaty, to są zdjęcia. Powstały na przestrzeni ilu lat? Na przestrzeni lat. Patrzę na to wszystko 15, może 14. To znaczy, to jest tylko nieliczne zdjęcia, ale tutaj są zdjęcia z podlaskiego przełomu Bugu, różne tematy. Tutaj widziałam jeszcze nawet też takie krótkie reportaże i to, co lubię dzieci fotografować najbardziej. No i. A jeszcze bardziej rodzina. A, rodzinę bardzo lubię fotografować. No. Czyli patrząc na zdjęcia podlaskie przełomu, bo to nie tylko natura, ale też ludzie, prawda? Tak. To znaczy, na podlaski przełom Bugu w tym roku już odbędzie się 27, na wszystkich plenerach byłam. Są plenery, które się odbywają, trwają tydzień i 20 plenerów było w Janowie Podlaskim na Stadlinie Koni. Teraz jesteśmy w Serpelicach akurat, bo tam jest baza noclegowa. No i jest utrudnienie, otóż drugi rok będzie, że nie możemy jechać na wschodnią stronę fotografować Krzyczewa i Nepli i innych rzeczy, no bo niestety dalej są te zakazy, nie jest już tak, Bóg pogrodziły. Z tego co widziałam, ktoś tam ukradkiem jakieś zdjęcia porobił, ale to już nie jest tak, jak było wcześniej. Kopiąco się w jeziorze. Kiedy widzisz na mnie była stopali po białej lamdywanie. Teraz widzę nie tylko duszę, ale też ciało. Subtelny kształt driady, grufy leśnej. Jesteś dla mnie czarnym łabędziem, z jeziora obejmującego Czartowskiego.